Jest jakie święto obchodzimy w Polsce 2 i 3 maja? Święto flagi i święto konstytucji. Co wtedy będziesz robić? Będę powieszała flagę z tatą. A jaką mamy flagę w Polsce? Biało-czerwono. I powieszamy przed domem flagę. A dlaczego to robimy? Dlatego, że jest święto flagi. Za piłce, którzy przechodzą w Italii, czy jesteśmy Polakami, czy jesteśmy innymi. Jakie będziemy święto niedługo obchodzić? 2 maja? Święto Polski. To znaczy flagi. I co tego dnia będziemy robić? Wieszać flagi na domach. Dlatego, że się wierzy w Polskę. Dlaczego wieszamy flagę na naszym domu 2 maja? Dlatego, że dbamy o Polskę i ją kochamy. Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, a na tej fladze jest biel i czerwień. Czerwień to miłość, biel serce czyste. Piękne są nasze barwy ojczyste. Święto, jak powstała Księga Zasad. Konstytucja, co tam jest zawarte? Tak, że na przykład dzieci mogą się bawić. To dobrze czy źle, że mamy konstytucję? Dobrze. A wiesz, dlaczego orzeł jest godny Polski? Bo była taka historia o trzech piaczach i jeden z piacznych wydał orła i nazwał jedno miasto Gnasto. A zawsze ten orzeł miał koronę na głowie? Nie, nie zawsze. Bo jakiś kraj na nas napadł. A co ma na głowie orzeł biały? Koronę. A wiesz, dlaczego godłem Polski jest orzeł właśnie? Wiem. To powiedz. Bo jeden z braci, Lech, zobaczył piękne gniazdo na drzewie. A tam nad nim był orzeł, który krążył nad nim w koło. I pomyślał sobie. Że jest to orzeł Bielik. Pomyślał sobie. Wiedział. I co wybrał, że jak orzeł może sobie tutaj mieszkać tak fajnie, to może ja też sobie założę tutaj własny dom. Miał braci. A jak się bracia nazywali? Czech i Rus. Bardzo ładnie. A Czech i Rus założyli jakieś kraje? Tak. Jakie? Czech założył Czechy, a Rus Rosję. Rozumiem. Zobaczysz, że jesteś Polakiem? Na przykład, że mówię po polsku. Że się urodziliśmy w Polsce. A jakie są symbole jeszcze naszego kraju? Poza flagą? Orzeł i syrenka. Syrenka też jest symbolem naszego kraju? Tak, Warszawy. A, Warszawy. A powiedz mi, jakie są jeszcze symbole naszego kraju poza flagą? Godło Polski. Jak wygląda godło Polski? Jest orzeł. Jakie są symbole Polski? Godło, flaga i hymn. Co to jest hymn? Hymn to coś tutaj gra na meczu i Polacy śpiewają. Umiesz zaśpiewać hymn Polski? Tak. No to zaśpiewaj. Jak to było? Jeszcze Polska? Nie zginęła, póki my żyjemy. To...
Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączyć się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączyć się z narodem.